Pan minister mówił dzisiaj, że Polacy mają wielką szansę dostać na gwiazdkę pierwsze oddziały obrony terytorialnej na wschodzie, a tymczasem Platforma Obywatelska na swoim zgromadzeniu programowym mówi, że jednym z jej priorytetów jest odwieszenie małego ruchu granicznego z Kaliningradem, który sami oni stworzyli, a który w tej chwili jest zawieszony. Jak rozumieć taką postawę, bo cała totalna opozycja nie mówi temu pomysłowi Platformy nie. Naprawdę zrozumienie działań Platformy Obywatelskiej przekracza moje możliwości, tak jak nie rozumiałem założeń zawartych w Białej Księdze Polskiego Bezpieczeństwa Narodowego pana prezydenta Komorowskiego, który w końcu 2013 roku wraz z całą Platformą Obywatelską głosił, że nie będzie wojny w Europie przez najbliższe 20 lat, a z pewnością nie grozi nam nic ze strony naszego wschodniego czy północno-wschodniego sąsiada. Podobnie w tej samej logice pani przywołuje słowa wypowiadane w tej samej logice, w logice zupełnego niezrozumienia stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa Europy przez coraz bardziej agresywny imperializm rosyjski. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i naprawdę przestać oszukiwać Polaków, bo to może naprawdę skończyć się dramatem i tragedią narodową. Polsce potrzebne jest silne wojsko, Polsce potrzebna jest determinacja do obrony ojczyzny, Polsce potrzebna jest gotowość pomocy naszym sąsiadom wtedy, kiedy są atakowani, wtedy, kiedy ich ziemie są najeżdżane przez rosyjskich zaborców i z tego trzeba sobie po prostu zdawać sprawę. A ci, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, niech po prostu jasno powiedzą, że inne interesy są dla nich istotniejsze niż interesy Polski. Gdy przedstawiałem blisko 10 miesięcy temu te założenia, mówiłem, iż będę dążył do tego, by na przełomie 2016 i 2017 roku pierwsze 3 brygady obrony terytorialnej zostały zorganizowane i na wschodnich rubieżach Polski można było wskazać, że zarówno dowództwa, jak i struktura, choćby szkieletowa, istnieje, będzie działała. Dzisiaj jesteśmy już zarówno nie tylko od strony koncepcyjnej, ale od strony struktury prawnej, organizacyjnej, personalnej, przygotowani do przejścia w ostatnią fazę realizacji obrony terytorialnej kraju, czyli krótko mówiąc doprowadzenia do tego, byście Państwo pod choinkę, by Polska pod choinkę te 3 pierwsze brygady naprawdę otrzymała. Z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że tak właśnie będzie. Polityczne niepokoje były artykułowane przez media związane z partiami lewicowymi i liberalnymi od dłuższego czasu, i widoczne w dużych tytułach. Macierewicz buduje swoją armię. Powstaje wojsko Macierewicza. Ideologiczne dążenia Macierewicza do posiadania swoich wojsk i tak dalej, i tak dalej. No, o absurdalności tych haseł, tych zarzutów czy tej publicystyki nie muszę wiele mówić. One zostały zintensyfikowane w ostatnim momencie, gdy powołałem dowódcę i dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej kraju. I jeżeli chodzi o drugą kwestię, która często się powtarza, w moim przekonaniu, czasami oczywiście z dobrej woli, to jest naturalne, nie kwestionuję, ale często w złej wierze. Jakoby Wojska Obrony Terytorialnej miały być strukturą zideologizowaną, strukturą, która faworyzuje skrajne ruchy lewicowe czy też prawicowe. Często byłem oblegany przez dziennikarzy, chyba nawet całą dobę i całą prawdę,
jednego nurtu, a którzy mnie pytali, czy obóz narodowo-radykalny zdominuje obronę terytorialną kraju, czy to prawda, że obóz narodowo-radykalny przejmie dowództwo obroną terytorialną kraju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powtarzałem i powtarzam. Żadna organizacja nie jest przyjmowana in gremio i nie będzie nigdy do Wojsk Obrony Terytorialnej. Do Wojsk Obrony Terytorialnej przyjmowani są po bardzo szczegółowej selekcji wyłącznie poszczególni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na ich płeć, pochodzenie, orientację i inne szczegóły, które mogłyby ich odróżniać od pozostałych obywateli. Jeżeli są obywatelami Rzeczypospolitej i spełniają warunki zdrowotne i wiekowe, wymagane i sformułowane w ustawie, są przyjmowani do Wojsk Obrony Terytorialnej kraju. Poglądy polityczne nas nie interesują. Jeżeli one wykraczają poza normy kodeksu karnego, są punktem odniesienia dla zainteresowania prokuratorów, ale nie nas. Nas interesuje, czy są zdolni do pełnienia służby i czy są polskimi patriotami. Cała reszta nie jest w zakresie zainteresowania Ministerstwa Obrony Narodowej i Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej kraju. Do Sejmu został przesłany już projekt ustawy, będący nowelizacją, ale całościową. Bardzo szeroką, całościową nowelizacją ustawy o powszechnym, zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która w pełni normuje zasady, strukturę organizacyjną, sposoby działania, warunki i wzajemne relacje między Wojskami Obrony Terytorialnej kraju i innymi strukturami organizacyjnymi Wojska Polskiego oraz oczywiście umiejscawia je w strukturze administracyjnej Rzeczpospolitej Polskiej. Myślę, że przywoływanie państwu ostatnich posunięć ze strony naszego sąsiada wschodniego, nie muszę państwa tym epatować, ale nie ma wątpliwości, że bez względu na to, czy potraktujemy jako działania przygotowawcze do jakichś szerszych akcji, czy też tylko mające wymiar demonstracji politycznej, przemieszczenie rakiet Iskander do obwodu kaliningradzkiego, zapowiedź mobilizacji i ćwiczeń cywilnych w wymiarze 4 milionów obywateli Federacji, 40, tak, proszę wybaczyć, ciągle myślę polską skalą, proszę wybaczyć, 40 milionów obywateli Federacji Rosyjskiej, to są kroki, które pokazują skalę wobec wydarzeń, wobec których musimy się odnieść, także szereg innych wydarzeń, które już mają miejsce na terenie kraju. Jak państwo wiecie, chcemy, żeby w 2016 roku powstały trzy brygady, co oznacza, że to ma być, jeśli chodzi o, znaczy na początku 2017, że to ma być w założeniu swoim 413 żołnierzy zawodowych, blisko 3000 ochotników, ponad 70 pracowników wojska, razem to ma być ponad 3000 żołnierzy i pracowników. Taka jest skala wyzwania, które chcemy zrealizować do pierwszych miesięcy roku 2017. Łącznie oznacza to możliwość ukształtowania trzech brygad na polskiej flance wschodniej. Jest banalnym stwierdzeniem, wszyscy, którzy zajmują się wydarzeniami ostatnich kilku lat, są świadomi tego, iż pierwszą fazą konfliktu hybrydowego, czy też tego kształtu konfliktu, jakim nadano w ciągu ostatnich trzech lat, jest atak sił specjalnych
na inne państwa. Różne są tego nazwy, ale zawsze strukturą decyzyjną wśród tej pierwszej fali atakującej są tak naprawdę żołnierze specnazu. Oni mogą ubierać się w różne mundury, czy przybierać różne nazwy. Czasami nawet nazywają się wojskami jakiejś Republiki Ludowej. To jest dowolne, że tak powiem, ale wszyscy wiedzą, że to są żołnierze specnazu, którzy stosują narzędzia i metodę walki właściwą specnazowi. Wojska Obrony Terytorialnej właśnie z nimi spotkają się jako pierwsi. To olbrzymie wyzwanie.